Witajcie, tutaj Candy Freestylers. A dzisiaj przedstawimy wam nietypowy piłkarski eksperyment, w którym pokażemy wam, jak się gra w piłkę nożną w kaloszach. Zapraszam serdecznie. Jaki wieśniak. Czas na pierwszy test i jak zwykle zaczynamy od żonglerki. Wydaje mi się, że będzie nam to zrobić bardzo trudno. Chicago's waiting for job offers on the table, and she tells all her friends that's why they think we're stable. But I got plans of my own, we're better with no label. And I'm loving the way that you move to my vibe and you dance to my songs. But I feel like it's about to be me who goes off into something so wrong. No, I take it for granted, knew I'd be breaking your heart, so I finish. Soon as you walk out that door, I panic. See, I'm never gonna understand it. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Naprawdę nie jest tak łatwo, ponieważ kalosze są bardzo ciężkie. Tak jak się spodziewaliśmy, bardzo trudno nam jest kontrolować piłkę, futbolówka leci nam w zupełnie inną stroną, jaką byśmy chcieli. Jezus, serio, no nie da się ty. Dawaj, dasz radę. Ewra się trochę zdenerwował, że nic mu nie wychodziło w tych za dużych i niewygodnych kaloszach, więc teraz przechodzimy do strzałów. Ewra, lekko zdenerwowany freestylem, będzie chciał się teraz wyżyć na strzałach. Strzelanie na pustą bramkę jest bardzo nudne, a więc zagramy mini challenge. Ja versus Kamcio, a więc czas na rzuty karne. Trzy kolejki. Kto zaczyna? Raz, dwa, trzy. Zaczynam ja, zapraszamy. Wydaje się, że mam przewagę, ponieważ moje kalosze nie spadają oraz są strasznie wygodniejsze niż Ewry, więc czuję, że to wygram, jestem faworytem. Przekonajmy się.
więc przegrywam. Dobra, idzie lewka. No nie! A teraz przypieczętuję swoją wygraną. Mistrzem strzelania karnych w kaloszach został Evra. No, ty byłeś lepszy we freestyle'u. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli chcecie więcej filmów z kaloszami, zostawcie łapkę w górę. My bawiliśmy się świetnie, było zabawnie, było bardzo skillowo, prawda? Tak jest. Zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie, zostawcie suba, bo to dla nas bardzo ważne. A my się teraz z wami żegnamy. Chcecie więcej piłkarskich eksperymentów? Napiszcie w komentarzu. Do usłyszenia. It's running.